W Parsze Wajszlach czytamy, że po walce Jakowa z aniołem, który reprezentował Esawa, i po zwycięstwo nad niego, powiedział mu ten anioł: Ni Jakub będzie nazywane odtąd imię Twoje, ale Izrael, gdzieś walczyłeś z istotą boską i z ludźmi i przemogłeś. I tak jak anioł powiedział, tak się zdarzyło, bo na koniec parszy czytamy, że po afera z Dina Bóg powiedział Jakubowi, że ma teraz iść do Beit El, i tam Hashem powiedział mu, że już nie więcej Jakub, tylko Izrael. Faktycznie widzimy ciekawą rzecz, że u Abrahama też imię zostało zmienione. Najpierw nazywał się Abraham, później Abraham. Dodali mu literkę hej. I Talmud mówi, że ten, który się nazywa Abrahama, Abrama, wykonuje grzech. Ale tak nie jest napisane o Jakowa. Mało tego, sama Tora po tym, jak niby zmienione mu imię od Jakow na Izrael, nadal czasami Tora go nazywa Jakow, czasami Izrael. I to daje nam zrozumieć, że jest miejsce i na to, i na to. W Hasidut jest tłumaczone, że Jakow i Izrael symbolizują dwie różne etapy w służba boska. Mianowicie można powiedzieć tak. Jest ten poziom Jakow. Jakow to jest poziom przeciętny człowiek, kiedy on ma i złe skłonności, i dobre skłonności. W związku z tym on ma stała walka. Walka z tym złe skłonności. I jak można mieć zwycięstwo nad złe skłonności, tak jak Jakow miał, w jaki sposób Jakow dostał swoje błogosławieństwo, to musiał wymyślić różnych patentów. Dla niektórych to nawet wygląda jak oszustwo. Tak samo powinniśmy oszukiwać naszego złe skłonności. O co chodzi? Bo złe skłonności ciąga cały czas do dolu, do rzeczy materialnych. Dobrej skłonności ciąga nas cały czas do rzeczy duchowe, wyżej i wyżej. Oszust, on nigdy nie ma tablicy na twarz, która pisze: ja jestem oszustem. Nie, on mówi bardzo miękkie, bardzo ładne, i wtedy, kiedy przychodzi do punktu, gdzie on ma sposobność oszukiwać, wtedy on robi swoje. Tak samo powinniśmy potraktować nasze stałe walka ze złe skłonności. Ona chce ciągnąć nas do dolu, do rzeczy materialne. Dobrze. My teraz idziemy zjeść. Bardzo ładny posiłek. I wtedy, tuż przed wprowadzeniem do ust jedzenie, odmawiamy błogosławieństwo. Na koniec błogosławieństwo. W środku Divrei Torah. I wtedy to ma taki efekt, że my zamiast mieć efekt od tego jedzenia materialnego, my podniesiemy te wszystkie i zbieramy te wszystkie iskry duchowe, które zawiera te jedzenie. Stąd też będziemy rozumieli, dlaczego my widzimy, że w Mocej Szabat, w sobotę nocy, to jest taki tekst, który mówimy, i śpiewamy Al tira avdi Jakob. Al tira avdi Jakob to znaczy nie bój się mój niewolnik Jakob. O co chodzi? Chodzi o to, że to prawda, że mamy tą stałą walkę i jest to nieprosto. Jednak Szabas jest to inaczej. Szabas jesteśmy jak wyżej duchowo nastawione. Dlatego na przykład jest napisane w Talmudzie o Ameja Arec, o bardzo prosty ludzi, którzy boją się, że materialny świat będzie miał na nich niedobry efekt. Oni nie jedzą mięso całej tygodni, tylko od szabas do szabas. Ponieważ w szabas jesteśmy wyżej duchowo nastawione, nie ma obawa. Bo szabas jesteśmy już jak Izrael. Tak jak anioł powiedział mu, że Izrael to znaczy ten, który panuje nad problemem i w ogóle nic nie jest dla niego wyzwaniem. Dlatego też jest napisane, że w szabas mamy dodatkowa dusza. To zwykle dusza jest bardzo zadowolona, ona ma bardzo ważny gość.
W sobotę nocy ona ma depresję. Stąd ten znany zwyczaj, żeby powąchać besamim, bo zapach jest najwyższy duchowy rzecz, który my mamy tu fizycznie na świecie i to może czynić i służyć pewną rodzaju kondolencje dla dusza, która teraz straciła taki ważny gość. Więc Jakob symbolizuje te ludzi, które mają nadal złe skłonności, mają tą stałą walkę i Izrael symbolizuje ten poziom, kiedy ktoś już nie ma złej skłonności i jego nikt nie ciąga do dolu. To wcale nie jest dla niego wyzwaniem. Więc to chodzi albo o dwóch rodzajów ludzi, lub o ten sam człowiek, ale w tygodniu i w szabes. I to też jest związane z tym, że Jakob, to dlaczego on w ogóle został nazywany na samy początek Jakob? Bo on, kiedy oni się urodzili, Esaw i Jakob, to Esaw wyszedł pierwszy, ale Jakob trzymał jego na stopy. Stopy to jest najniższa rzecz, co człowiek ma w ciało. I to symbolizuje ten wyzwanie od najniższych rzeczy, które mamy w życiu materialnym. Izrael to jest bardziej podobny do słowa minister. Ten, który jest, on jest wyżej nastawiony, on nie ma wyzwania od codzienne problemy.